Siema dzióbki, widzicie mnie, a to oznacza tylko jedno. Przygotowałam dla Was nowy film. Co tym razem? Tym razem mój dzienny makijaż. Zgodnie z obietnicą daną Wam na Instagramie, przygotuję go jedną marką kosmetyczną. Będzie to Neo Makeup. Zupełnie nowa polska marka, która pojawiła się na rynku i moim zdaniem sporo namiesza w kolorówce, bo jest bardzo kolorowo, bardzo różnorodnie i też bardzo, powiedziałabym, nowocześnie. Ale nie przedłużając, zabieram się za przygotowanie makijażu. Na sam początek biorę bazę. Bazę wybrałam nawilżającą i rozświetlającą. Dlaczego taką? Ponieważ ja ciągle jestem na bakier z piciem wody. I każdy kosmetyk, który jest w stanie nawilżyć moją cerę, jest na wagę złota. Nakładam bazę. Buzia rozświetlona, no zaraz pora na podkład. Podczas tego filmu będę zdradzała Wam w ogóle smaczki dotyczące firmy Neo Makeup, bo jest ich kilka. Chociażby to, że kosmetyki nie są w ogóle testowane na zwierzętach. A teraz zabieram się za podkład. To jest podkład matujący, bo jak wiadomo, cera, która jest odwodniona, bardzo często wydziela sebum i się świeci. Czyli moja cera, dlatego wybrałam podkład matujący. To jest kolor numer 1. Nałożę go pędzelkiem, będzie mi prościej. Zwróćcie uwagę, że podkład bardzo ładnie rozprowadza się po twarzy, wyrównuje kolory, ale z drugiej strony nie tworzy efektu maski. Kolory skóry wyrównane, no to teraz pora na korektor. No właśnie, teraz mamy odwieczny problem wszystkich kobiet, które się malują. Ten korektor pod oczy to na podkład czy pod podkład? Konsultowałam to z wieloma makijażystami i wszyscy mówią jedno. Róbcie jak Wam wygodniej. Więc ja teraz na podkład nałożę tenże korektor pod oczy i rozetrę go palcami. Zobaczcie, ma taki bardzo fajny pędzelek do nakładania. Muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego korektora. To jest kolor numer 1. Bardzo ładnie zatuszował wszelkie niedoskonałości i zamaskował sińce pod oczami, oczywiście związane z niewyspaniem. Teraz muszę już tylko przypudrować twarz, w tym celu użyję pudru sypkiego, transparentnego. On występuje tylko w jednym kolorze, a korzystając z okazji chciałam Wam powiedzieć o cenach kosmetyków Neo Makeup, bo okazuje się, że one plasują się w bardzo atrakcyjnej półce cenowej, gdyż kosztują od 49 do 99 zł. To co? Pudrujemy się. A teraz, kochane dzióbki, przechodzimy do mojej ulubionej części programu, czyli do konturowania twarzy. Marka Neo Makeup stawia na takie makijaże bardzo naturalne, podkreślające wyłącznie atuty naszych twarzy. I to mi się bardzo podoba, bo na co dzień lubię się malować bardzo delikatnie, podkreślając na przykład kości policzkowe. I powiem Wam szczerze, że ta paletka do konturowania twarzy jest moim absolutnym faworytem, dlatego że kolory, które w niej znajdziecie, a to jest paletka o numerze 1, w ogóle od spodu macie też instrukcję, jak jej używać, gdzie malować, którymi poszczególnymi elementami. Ma kolory, którymi absolutnie nie zrobicie sobie krzywdy. Są bardzo jasne, czyli jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z konturowaniem twarzy, to jest paletka dla Was. Mamy bronzer, mamy rozświetlacz i mamy róż. Ja w dzisiejszym makijażu użyję trochę innego różu, natomiast ten zestaw jest bardzo ładny, wygląda bardzo naturalnie. Ja zacznę od bronzera. Użyję pędzla również marki Neo Makeup, bo oni też mają własną serię pędzli. To jest pędzel stricte do konturowania twarzy i zacznę od bronzera, który użyję poniżej kości policzkowej, tutaj ciągnąc od ucha do połowy policzka. Bronzer na twarzy, to co? Zabieramy się za róż. Róż nakładamy na tak zwaną jagodę policzka, przynajmniej ja tak robię. Wybrałam taki bardziej przydymiony i przytłumiony kolor różu. To jest czwórka, jeżeli chodzi o kolor. I tak jak powiedziałam, nałożę go na jagodę policzka. Róż na policzkach, dlatego teraz wracam do paletki, którą pokazałam Wam chwilę wcześniej. I tym samym pędzlem, którym nakładałam bronzer, nałożę teraz rozświetlacz. Nałożę go ponad róż na policzkach,
troszkę przeciągnę palcem, nałożę go sobie na szczyt nosa, tutaj delikatnie palcami również nad brwiami i oczywiście na łuk Kupidyna. Jestem już prawie na finiszu mojego makijażu, zostały mi oczy, a jako że jest to makijaż dzienny, to użyję tylko jednego cienia i tuszu do rzęs. Jeżeli chodzi o cień, to wybrałam kolor numer 14, to są cienie w kremie. Zobaczcie, jest taki złoto-różowy, bardzo ładnie rozświetla powiekę i jest super napigmentowany. Tak sobie dzióbki patrzę na to, jak ten cień pięknie opalizuje na powiece i pomyślałam sobie, że on by rewelacyjnie sprawdził się przy makijażu wieczorowym, na przykład podkreślając kości policzkowe. Bo w ogóle nie powiedziałam Wam o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Marka Neo Makeup ma w swojej ofercie produkty nazwane mianem Hero. To są produkty, które w połączeniu z tymi bazowymi dają zupełnie inny efekt. Czyli na przykład mamy zwykły tusz do rzęs, ale mamy taki specjalny top, który po nałożeniu na zwykły tusz do rzęs sprawia, że ten pierwszy staje się wodoodporny. Spontanicznie wpadłam teraz jeszcze na pomysł, że żeby oko było bardziej trójwymiarowe, nałożę sobie dodatkowo troszkę tego różu, którego przed chwilą używałam, w kąciku oka, w załamaniu. Powieki podkreślone, to teraz zabieramy się za tuszowanie rzęs. Mój wybór padł na maskarę pogrubiającą rzęsy. Zaraz zobaczymy, jaki będzie efekt. Rzęsy wytuszowane, więc jesteśmy już praktycznie na samym końcu naszego makijażu. Zostały mi tylko usta. Nie byłabym sobą, gdybym tutaj nie wymyśliła czegoś szalonego. Wybrałam taki wiśniowy kolor w takim metalicznym wykończeniu. Ostatnio bardzo lubię szminki i błyszczyki o metalicznym wykończeniu. To jest numer 9. Szybko maluję usta i zaraz przedstawiam Wam efekt finalny. I voilà, kochane dzióbki, mój dzienny makijaż jest już gotowy. Zazwyczaj jego przygotowanie zajmuje mi od 5 do 7 minut. Dzisiaj staram się go bardziej doprecyzować, gdyż wiem, że patrzycie. Zachęcam Was do oglądania moich filmików, do śledzenia naszego kanału na YouTubie, do obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. A i koniecznie dajcie znać, jak podoba Wam się mój dzisiejszy makijaż. Buziaczki!